Dramatyczny wypadek w polskiej miejscowości. Auto wjechało w rodziców z dzieckiem. W okolicach wsi Wola Solecka II, województwo mazowieckie, doszło do przerażającego wypadku. Młody kierowca wjechał w 3 osoby, w tym 15-letnią dziewczynkę. Policja apeluje o rozwagę na drogach. Potrącił 3-osobową rodzinę. Do tragedii doszło w niedzielę około godziny 19:30, niedaleko miasta Lipsko. Służby zostały powiadomione o wypadku i natychmiast ruszyły na miejsce zdarzenia. 23-letni kierowca Mazdy z nieznanych na ten moment przyczyn miał zjechać z drogi, potrącając 3-osobową rodzinę. Poszkodowana została 2 dorosłych osób i 15-letnie dziecko. Rodzina w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Na miejscu błyskawicznie pojawili się funkcjonariusze. Łącznie w akcji brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej, 3 załogi ratownictwa medycznego oraz policja. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej potwierdzili, że ranni rodzice zostali przewiezieni do szpitala, natomiast dziecko zostało zabrane przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował 15-latkę do placówki w Radomiu. Policja bada okoliczności wypadku. Młody kierowca został przebadany pod kątem obecności alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. Policja bada pozostałe okoliczności wypadku. Jak wstępnie ustalono, osobową Mazdą jechał 23-letni mieszkaniec powiatu lipskiego. Z nieustalonych na razie przyczyn najechał na prawidłowo idącą poboczem rodzinę, przekazała ASB. Monika Karasińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drogach i ograniczenie prędkości. Zaledwie kilka dni temu w okolicy powiatu lipskiego doszło do 3 groźnych wypadków. 2 osoby trafiły do szpitala, 1 osoba poniosła śmierć,